Kosowski. Tak od lewej strony stoją reprezentanci Polski. Grzegorzewski już przygotowany do tego pierwszego pojedynku. I wreszcie ukoronowanie tej gali w Szczecinku, a jednocześnie zakończenie meczu Polska-Ukraina w kickboxingu według zasad K1. Pojedynek w kategorii do 75 kg między Wojciechem Kosowskim a Aleksandrem Miedwiediewem. Polski zawodnik wielki będzie walczył podczas tego meczu i podczas całej gali. No do tego walczy w main eventie. Widzimy Łukasza Rolę i Pawła Gierzyńskiego. Ale Ukrainiec to także nie byle kto. Wojciech Kosowski, aktualny mistrz Muay Thai, według zasad WMF, aktualny mistrz Europy, także zawodnik, który na zasadach Muay Thai w Polsce nie przegrał, według zasad K1 chyba także. Najciekawsze jest to, że ja pamiętam Wojtka chyba sprzed 5 lat, z takich amatorskich zawodów jeszcze, prawda, w ochraniaczach, w kaskach. I to zawsze była ta waga 75 kg. Wygrywał w Polsce dobre rangi fizyczne na Pałuszu Krzydkę Piątkę. Wygrywał w Polsce naprawdę z najlepszymi zawodnikami utytułowanymi Leszkiem Kołtunem, Łukaszem Rambalskim, Piotkiem Woźnickim, Rafałem Dudkiem. Świetno, wyższy niemal od każdego swojego rywala. Te czerwone ochraniacze na kościach piszczelowych to właśnie Wojciech Kosowski, zawodnik Palestry Warszawa. No i widzimy, że potrafił bezwzględnie Kosowski wykorzystać przewagę zasięgu, a taki długi cios znaleźć się po wybity, taki bardzo długi, a to jest coś, czym będzie miał problem Medwiediew, chociaż Ukrainiec nie przyszedł tutaj zebrać lania od naszego zawodnika, bardzo mocno fizycznie rozpoczyna tą walkę. Bo widać, że jest mocny. Natomiast ma Kosowski w sobie taką naturalną łatwość walki. To jest niezwykle istotne. To jest chyba coś, czego nauczyć się nie można. Z tym trzeba się urodzić po prostu. Można oczywiście to w jakiś sposób wyeksponować, ale to jest coś przyrodzonego. No, widzą Państwo. Świetny backswisser, szkoda, że tam garda Medwiediewa była na swoim miejscu, bo byłby to niezwykle widowiskowy knockout. Wiesz, jakby się tak zdarzyło, że po tym zakręconym w ten sposób backfiście nastąpiłoby jeszcze kopnięcie okrężne na głowę nieprzygotowanego z reguły rywala, to by było fenomenalne. To Ruslan Karajew słynął z takich właśnie akcji. Teraz sprytnie na middle kick, lewy middle kick rywala, taki długi, prawy, prosty. A to jest to, że Kosowski potrafi zrobić użytek z przewagi zasięgu, chociaż teraz zamknięty pod linami. Ale świetnie, wszystkie ciosy wziął na blok. No, musi być cały czas bardzo mocno skoncentrowany. Widać, że Medwiediew jest zawodnik, który potrafi przyłożyć, czy z ręki, czy z nogi. A więc moment nieuwagi może skończyć się niepotrzebnym knockdownem. Ten mecz Polska-Ukraina oczywiście już rozstrzygnięty, bo... Ale to wygrajmy do zera. Wygrajmy do zera, tak jest. Ale nie bądźmy bazerni z drugiej strony. Przypominamy Państwu, że Maciej Grzegorzewski
pierwszej walce znokautował Rufana Sanandzadze, że w drugim pojedynku Marcin Schroeder zwyciężył na punkty Włodymira Olejnika, a teraz trzecia walka między Wojciechem Kosowskim a Aleksandrem Miedwiediewem. Dobra runda w szybkim tempie, techniczna. Można dużo spodziewać się także po następnym pojedynku. Widzą Państwo, przy tym wzroście wycieniowany jest Polak, bo to te 75 kg trzeba jednak utrzymać. Obaj nie wyglądają na jakichś potwornie zmęczonych zawodników, a więc liczymy na równie dobre tempo w rundzie drugiej. Ta pierwsza runda... Masz nadzieję, że jeżeli dojdzie do trzeciej, to nie będzie ona wyglądała tak jak walka w kategorii do 91 kg. Tak jest, już tam Marcin Schroeder absolutnie na ambicji, zresztą Olejnik również. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, tak. Ustalmy, że Polak tej ambicji miał więcej. Ale wydaje mi się, że zawodnik pokroju Wojciecha Kosowskiego i Aleksander Miedwiediew awansowany jako mistrz świata w kickboxingu. Federacji oczywiście nie znamy, tych federacji kickboxingu również się namnożyło. Ale wszystkie republiki byłego Związku Radzieckiego, te wschodnie kraje walczą według zasad WAKO, to jest ta koszulka, którą ma sędzia Krzysztof Kacperski, organizacja kierowana przez Ennio Falsoniego, zarówno amatorska, jak i WAKO Pro ma ten swój odłam zawodowy i organizuje również walki zawodowe. Ale widać, że Miedwiediew to nie jest zawodnik przypadkowy, wie co robi, wie co zrobić z pięściami i kopnięciami. Poza tym istnieje taka reguła na Ukrainie, Białorusi, zresztą w tych wszystkich wschodnich krajach, że po prostu oni mają obowiązek startować w mistrzostwach amatorskich bez względu na to, jak wygląda ich zawodowa kariera, czy zdobywają tam tytuły, czy nie. Po to państwo otacza opieką sporty walki na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie także, żeby w momencie międzynarodowej rywalizacji wszyscy najlepsi jechali na amatorskie zawody i tam zdobywali medale. Dobre. Dobre są te wyprzedzające ciosy Polaka. Tak jak powiedziałeś, umiejętnie korzysta z dłuższych rąk, z dłuższych nóg. Najciekawsze jest to, że nawet na okrężne kopnięcie Miedwiediewa Kosowski reaguje prostymi ciosami. Te ciosy dochodzą, absolutnie wytrącając ze stępa i z równowagi Aleksandra Miedwiediewa. Tam widzieli Państwo takie doświadczenie i instynkt Polaka po ściągnięciu głowy rywala na kolano raz natychmiast puścił, bo tylko raz można to zrobić, nie wolno powtórzyć ściągnięcia. I tu się w tej walce doskonale widać takie odwzorowanie tego poprzedniego pojedynku. Tu w roli Marcina Schroedera, który był niższy od Włodymira Olejnika, występuje Aleksander Miedwiediew, a Kosowski w roli Olejnika. I tak jak Olejnik nie potrafił trzymać tego dystansu i pozwalał zbliżać się Schroederowi, tak Kosowski realizuje taktykę perfekcyjną. Świetnie, naprawdę dobrze, te wyprzedzające lewe i prawe proste robią tutaj kawał dobrej roboty. Widać, że sztab trenerski z Palestry Warszawa dobrze rozczytali po pierwszej rundzie już zawodnika z Ukrainy i już ta taktyka realizowała naprawdę na 100% bardzo skutecznie nawet. Także myślę, że w trzeciej rundzie również tym sposobem walki będzie kontynuował to starcie Wojciech Kosowski, a na razie na punkty prowadzi. Oczywiście w naszej opinii. Ale nasza opinia troszeczkę różniła się od opinii arbitrów, zwłaszcza przy tym werdykcie walki Marcina Schroedera z Włodymirem Olejnikiem, kiedy jeden z sędziów widział remis. No i chyba także ta pierwsza walka Krzysztofa Olszewskiego z Artiomem Emriemowem, gdzie także jeden z sędziów widział zwycięstwo wtedy zawodnika z Białorusi. Bardzo dobrze Kosowski. No wyczuł rywala, jeszcze tak jest, jak się ma taki gabaryt, to kolano do głowy ma zdecydowanie krótszą drogę i trzeba z tego korzystać. Zwłaszcza kiedy rywal sam skraca dystans.
Nie mam w obliczeniu, to chyba poszli, zdążył już. A zepchnięty w defensywę Medwiediew. Teraz doszedł, skrócił ten dystans, złożył tam pięć na twarzy Polaka. I bez przerwy, zna ukraińskiego narożnika, dobiegają tam rady, że ma podejść i ma próbować dzielić Kosowskiego prawym sierpem. Zwykle bywa, jeżeli zawodnik czuje, że przegrywa pojedynek, to zaczyna walczyć bardziej aktywnie, bardziej dynamicznie. No i tak walczy w tej chwili Aleksander Miedwiediew. Ale to jest szansa dla Kosowskiego, aby spunktować sobie rywala, stopować czy frontalnym kopnięciem, czy prostymi. Niepotrzebnie już Kosowski ryzykuje, wpadając z tymi czasami. Pojedynek po dwóch rundach powinien punktowo należeć do niego. I teraz od trzeciego powinien coś bezpiecznie. Każde próbę minięcia, wejście w pół dystans ze strony Medwiediewa i gdzieś zabłąkany taki prawy sierpowy, prawy cebel może być groźny. Końcówka tej walki. No ale Polak z racji również tych pojedynków Muay Thai chętnie wpada w klincz. Ochraniacz? Końcówka tego starcia, dobra wykonanie Polaka, raz za razem głowa Aleksandra Miedwiediewa odskakiwała po tych prostych, nie najmocniejszych, nie dewastujących przeciwnika, ale skutecznie dającym sędziom argument, żeby wypunktować tutaj zwycięstwo Polaka. Rozpoczął trzecią rundę Medwiediew, ale chyba zabrakło już potem koncentracji. A i końcówka, ta ostatnia minuta trzeciej rundy na korzyść Wojciecha Kosowskiego. Grzegorzewski, który znokautował Orfana Sananadze 3-0 Polska-Ukraina. Do tego zawodowe mistrzostwo Polski w kategorii 71 kg dla Mikołaja Hamczoruka, który zwyciężył Adriana Puszca już w pierwszej rundzie. Ładna walka Tomasza Falkowiaka, który został międzynarodowym mistrzem Polski według zasad K1 oraz zwycięstwo Krzysztofa Olszewskiego. To wszystko za uwagę. Dziękuję już. Łukasz Jurkowski i Andrzej Jańsz.